Dzień dobry, dzień dobry. Właśnie odpaliłeś 42 odcinek podcastu na linii Startu, który oczywiście ukazuje się regularnie we wtorki co dwa tygodnie, więc odświeżaj, klikaj. Jestem, nie robię przerwy wakacyjnej, więc trzeba z tego korzystać. Bo wiem, że wielu twórców ma urlop. Ja za Was urlopu nie robię. Te treści się pojawiają, więc bądźcie oczywiście na bieżąco. Mm, dziękuję, że słuchasz. Publikowanych przeze mnie treści i wierzę bardzo, bardzo mocno, że one ci się podobają i że dostarczają ci wartości. Jeśli tak jest, jest to dla ciebie wartość, dowiadujesz się czegoś nowego, to będzie mi szalenie miło, kiedy dołączysz do grona moich patronów, którzy dobrowolną kwotą wspierają rozwój tego podcastu, on okazuje się regularnie, jest za darmo, jest publikowany we wszystkich możliwych aplikacjach podcastowych, za które oczywiście dzięki moim patronom mogę, mogę płacić i unosić, wnosić te opłaty, więc ogromne, ogromne dzięki. To tak jakbyś zapraszał mnie na kawę, można sobie to tak wyobrazić, 10 zł miesięcznie, stały przelew, dla mnie ogromna pomoc i Taka gwarancja, że naprawdę nie odechce mi się tego robić. Nie no żarty. Mam tak wspaniałych gości, że ta praca jest dla mnie mega, mega motywacją. Dzisiaj na przykład będziemy rozmawiać o roli faworyta w sporcie. Będziemy także rozmawiać o tym, czym jest sportowa emerytura, czy w ogóle coś takiego istnieje. A moim gościem w dzisiejszej rozmowie jest znakomity lekko który. W tym roku, w tym sezonie ogłosił zakończenie swojej zawodowej kariery biegacza średniodystansowego. I jak widzieliście w nazwie, w opisie odcinka, jest to Marcin Lewandowski. Człowiek bardzo, bardzo doświadczony, który dzisiaj przekaże Wam swoje doświadczenia, także swoje podejście mentalne do sportu. To co nie przedłużamy, zaczynamy. Siema, siema Marcin, przywitam się z Tobą, tak jak Ty witasz się ze swoimi obserwatorami. No właśnie, siema, siema, od razu chciałem to powiedzieć, ale wyprzedziłaś mnie. To ty, siema, siema jest bardzo charakterystyczne, więc nie mogłam, e, nie mogłam tego pominąć. Co tam u Ciebie w ogóle słychać? Dobrze, że jesteś przygotowana w takim razie. Wiesz co, tak tak się utożsamiam z tym, nie wiem czemu, ale nawet ludzie z zagranicy właśnie, jak mnie widzą, nie znają polskiego, to zawsze siema, siema, Marsi... <laughs> Także coś w tym jest, Wiesz co? No dobrze, jestem, jestem teraz po drugiej stronie lustra, że tak powiem, po swojej, po swojej, zakończyłem swoją przygodę ze sportem. Dużo więcej czasu mam teraz na rodzinę, na dzieci, na przyjaciół, na popracowanie może jakieś tam, dopracowanie zaległych rzeczy. Także bardzo pozytywnie do tego podchodzę, jestem mega happy, szczęśliwy i nigdy w życiu nie żałowałem decyzji, którą podjąłem. Ale to jak to z tym czasem jest? Mówisz, że masz więcej czasu, ale też mówiłeś o tym ostatnio, że właściwie okazuje się, że masz mniej czasu niż jak byłeś profesjonalnym sportowcem. No, się śmieję, że, że tak jest. Teraz więcej biegam, ale w cudzysłowie, bo to, są, to jest inne bieganie, ale więcej biegam niż wtedy, kiedy byłem zawodowym biegaczem, profesjonalistą. Także coś w tym jest, ale to mimo wszystko są takie przyjemne rzeczy. Jestem na miejscu, dużo podróżuję, jeżdżę, spotykam się, oczywiście. Ale chociażby nawet biorąc pod uwagę fakt, że dla rodziny, chociażby, jak wiesz, nawet tak jestem w Warszawie teraz, mam spotkanie, wyjeżdżam dwa dni do Warszawy, nie daj Boże, coś się dzieje, jestem pod telefonem, dzwoni, siadam w samochód, za pięć godzin jestem w domu. To wszystko można jakoś pogodzić, ogarnąć. Nawet jeśli cały dzień mnie nie ma w domu, teraz ja sobie moja żona wie, moje dzieci wiedzą, że wieczorem do tego domu wrócę, przyjdę, zjem z nimi kolację, obejrzymy filmy i idziemy spać. Także na pewno wtedy tak psychicznie dużo, dużo, dużo spokojnie teraz jest. A wyobraź sobie, wyobraź sobie, jak wcześniej podróżowałem, około 300 dni w roku spędzałem za granicą, większość z tego czasu to były zgrupowania jakieś tam, nie wiem, w Afryce, w Kenii, w Etiopii, czy w Stanach, czy na drugim końcu świata, dochodziło niejednokrotnie do różnych ciężkich chwil, tematów, kiedy mnie nie było, a ja na drugim końcu świata, także no teraz całkowicie to jest, to jest inne zabieganie niż wtedy. No tak, bo mówiłeś, że też córka miała kontuzję biodra, że chcesz tutaj się skupić i po prostu możesz w każdym momencie być, a wtedy kiedy cokolwiek nawet się działo, no to mogłeś tylko współczuć i kontaktować się przez. Internet. Dobrze, że hmm. tak ten internet jest, nie? No teraz bo już to, na początku, na początku, jak do Kenii wyjeżdżałem, to jeszcze nie było wtedy tam internetu. To no było tak, jeszcze... bo to było dawno, dawno, dawno temu to było. Da 18 lat temu to nikt o internecie yy, nie słyszał, nie? Tak jest, no, dawno i nieprawda. Nie, no także no tak, to, tak to bywa, tak to jest. Podchodzę do tego, do tego swojego nowego życia z pełnym optymizmem. Mam te swoje marzenia, cele, ambicje i też chcę się spełniać teraz w tym po drugiej stronie lustra. Jesteś na emeryturze? Jak to jest być na emeryturze w wieku 35 lat? Emerytura to jest takie mocne słowo. Wiesz co, to jest tylko i wyłącznie przysłowiowa emerytura. Ja bym się nie obraził, gdybym gdyby miał taką możliwość, że mógł teraz usiąść i siedzieć na łodzi przez pół roku, albo, albo wyjechać sobie i nie mieć żadnych zmartwień. Tak oczywiście nie jest. To jest tylko i wyłącznie przysłowiowa emerytura. Pamiętajmy o tym, że ja zakończyłem swoją karierę, byłem na bardzo wysokim poziomie światowym w swojej profesji, ale nie zapominajmy, że to jest tylko lekka tetyka. Nie zarabia tam się, tam, nie zarabia tam się milionów, Dlatego nie mogę sobie teraz usiąść i nic nie robić, to jest tylko mówię, przysłowiowa emerytura, bo prawda jest taka, że czeka mnie teraz normalne, prawdziwe życie, ciężka praca, ciężka robota i, 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 i tak naprawdę, no tak to będzie wyglądało, po prostu ciężkie, ciężka, ciężka orka, ale w innej kategorii, już teraz w innej roli. Ale są sporty, w których zarabia się trochę więcej i ty nie żałujesz, że nie zostałeś piłkarzem? Kiedyś powiedziałeś w takim wywiadzie jednym, że, że być może fajnie by było być piłkarzem. To co, co, co z tymi planami twoimi młodzieńczymi? Jak to było? Chciałeś być tym piłkarzem, czy nie? Byłby drugi Lewandowski. Oczywiście, że chciałem i ja zaczynałem swoją przygodę ze sportem właśnie jako piłkarz i, i, i może nie byłem jakiś tam top-top, ale, ale w kadrze makroregionu jako młody kajtek, już tak powiem, że zagrałem parę meczów, także też fajna jakaś mykałka tam była, ale, ale nie, nie żałuję tego nigdy, że, że w koniec końców po prostu wybrałem taką swoją ścieżkę, a nie inną. Osiągnąłem naprawdę w świecie sportu bardzo dużo, to, że to są inne pieniążki, no to ja zdawałem sobie z tego sprawę i to była tylko i wyłącznie moja decyzja. Także ja oczywiście na to nigdy nie narzekałem, nigdy nikomu nie zazdrościłem. Jeśli coś czasami o coś powiedziałem, to to są po prostu stwierdzałem fakty, ale to nie było, nie chodziło o to, że, żebym tam czegoś żałował. Zrobiłem bardzo dużo dla świata sportu, zrobiłem bardzo dużo dla siebie, spełniłem swoje marzenia i te mniejsze, i te większe. Także jestem szczęśliwym człowiekiem i, 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 i nie ma możliwości, żeby to żeby, żeby na co innego. Szczęśliwym i dobrym człowiekiem. A to już wiesz co? To już. To nie do mnie chyba należy oceniać to. To, to ty możesz to ocenić, czy jestem dobrym człowiekiem, moi przyjaciele, czy ludzie, którzy stoją z boku. Chciałem na pewno zawsze, chciałem być dobrym człowiekiem. Oprócz tego, żeby być dobrym sportowcem, to byłem wychowywany tak szczególnie przez mojego trenera, wtedy brata Tomasza Lewandowskiego, żebym, żeby oprócz tego, żeby jestem dobrym sportowcem, żebym był dobrym człowiekiem, a nawet odwrotnie bym powiedział, przede wszystkim chodziło o to, żebym był dobrym człowiekiem. A jak pójdzie to razem w parze, żebym, żebym, żebym był dobrym sportowcem, to super. Miejmy nadzieję, że tak się stało. Ja się czuję, czuję, staram się być dobry, a czy tak jest, z boku to trzeba ocenić mnie już właśnie kto z boku. No dobra, no to każdy, kto Cię obserwuje, może sam oceniać. Ty sam widzę, że dość skromnie tutaj się nie wypowiadasz. Ja wrócę jeszcze do tego, co Ty powiedziałaś w tym bieganiu Twoim, że teraz mhm. biegasz więcej, ale bo teraz Ty biegasz po prostu dłuższe dystanse. Twoim koronnym dystansem było 800 metrów, potem 1500 metrów i, i tutaj ten średni dystans, a Ty teraz biegasz jakieś długie kilometry, 6-10 kilometrów. Jak Ty się w ogóle w tym czujesz, odnajdujesz? Znaczy, nie, wiesz co, no, nie, no to, 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 to krokomierza nie mam ze sobą, na co dzień nie używam, tak wiem ile tych kilometrów będzie. Na pewno dużo jeżdżę i, i to, to, to na pewno. Biegam też oczywiście, a mimo tego, że że nie jestem już wyczynowcem, nie jestem sportowcem na wyższym poziomie, to nie zapominajmy o tym, że ja jestem dalej żołnierzem Wojska Polskiego w grupie sportowej, w zespole sportowym. Ja dalej trenuję, codziennie biegam oczywiście, robię treningi, szykuję się teraz do, do mistrzostw wojskowych w Przełajach, także w październiku najbliższy start. Oczywiście to już inny poziom, inne przygotowania, ale, ale ja dalej jestem bardzo aktywny i dalej chcę pokazać się z jak najlepszej strony, także tych kilometrów jakby nie było... Tych, których biegam w lesie, tych, których chodzę z biura do biura, ze spotkania na spotkanie, czy, czy tych, które przejeżdżam autem, na pewno, na pewno będzie bardzo dużo. I do takie tempo sprawdziłam też, że pomiędzy 4,20 do 3,50 ty takie sobie robisz. Ej, skąd, skąd ty to wszystko wiesz? <śmiech> <śmiech> no, tak, tak by było. Tak. <laughs> Tak, nie więcej by było. Nie, wiadomo, ten A ty to nie... wszystko czujesz, bo mówisz, że nie masz krokomierza i nie masz zegarka. To ty to wszystko czujesz? Jak biegniesz? Yy, to znaczy nie, jak biegam, to oczywiście to zakładam. Mam swojego garmina, który, który mierzy mi kilometry, okay. który mierzy mi dystans, ale, ale, ale mówię. Dużo więcej chyba wychodzi w tym yy, w marszobiegu między spotkaniami niż sam czysty trening w lesie. Yy, mm -hmm. Ale nie, to. Fakt, wiadomo, ja sobie zegarek zawsze mam, używam i to mi mierzy, ale prawda jest taka, że jestem tak doświadczonym zawodnikiem, tyle lat spędziłem na bieżni w lasach, biegając, że, że ja to ten biegu już wiem i ja wiem dokładnie, czy to będzie 4,10, czy będzie 3,50, czy może czasami mam ochotę skończyć sobie nawet ostatni kilometr w 3,0 i wiem, że tak będzie po prostu. No, doświadczenie robi swoje. I właśnie o tym doświadczeniu i o tym przygotowaniu twoim przechodzimy do części właściwej tego podcastu, bo masz mnóstwo sukcesów na swoim koncie. Jesteś doświadczonym zawodnikiem, trenowałeś ze swoim bratem, który cię wychowywał, który, który pokazywał ci, jak piękny jest ten sport. Natomiast te 18 lat temu byłeś młodszy, byłeś mniej doświadczony, nie byłeś tym tym człowiekiem, który na bieżni ma taktykę, tu wyprzedza, a tu coś tam, tu potrafi przyspieszyć i po prostu jak ktoś widział Lewandowskiego, to myśli Boże, on podpali, odpali i potem koniec, nie? Pozamiata wszystko. No tak, Więc tak. jak wyglądał ten, jak wyglądały te twoje początki mm, tak naprawdę mentalne przygotowania się? Y jak ja cię obserwuję, to, to mam wrażenie, że jesteś dość mocnym charakterem, czyli od początku pewnie wiedziałeś, co chcesz. Ale jak sobie radziłeś ze swoimi emocjami, które miałeś? One były inne, te młodzieńcze? Na pewno, wiesz co, no w tym ostatnim okresie, ostatnie moje lata, tak naprawdę 2015 roku zacząłem bardzo mocno i, 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 i często e, współpracować z psychologiem, z Dariuszem Nowickim i, i, i to też pewnie wiele się zmieniło w, moj, w moim życiu, w moim nastawieniu i w moim podejściu też przede wszystkim do kariery, bo o tym tutaj rozmawiamy. Ja zanim jeszcze powiem właśnie o tych początkach, to tylko jeszcze powiem na zakończenie, powiedzmy, po tych wielu latach współpracy mojej z Dariuszem. Ja pamiętam dokładnie, wtedy pierwszy raz odczułem taki mocny efekt właśnie tej pracy z psychologiem na Mistrzostwa Świata w Doha w 2019 roku. Ja to też mówiłem niejednokrotnie gdzieś w wywiadach, ujmowałem, że. Ja tam byłem po prostu zaprogramowany w Doha, ja tam się niczego nie bałem i ja tam wiedziałem po co jadę, ja wiedziałem, że mam wrócić z medalem, wiedziałem, że stać mnie na, na odrzymie bieganie i dokładnie wszystkiego tego dokonałem, czyli, czyli oprócz tego, że zdobyłem medal mistrza świata wróciłem z nowym świetnym rekordem kraju na docelowej imprezie i mówię, ja tam pierwszy raz tak fizycznie odczułem ten efekt pracy, ja po prostu byłem komputerem, byłem maszyną zaprogramowanym po prostu na niszczenie, na wygrywanie i na osiągnięcie celu wcześniej ja bardzo to nie zwracałem tak mocno uwagi, to też odnośnie mojego ostatniego spotkania też z Mateuszem Kuśnierewiczem, który, który uświadomił mi tak naprawdę właśnie, że w luźnej rozmowie że się okazało, bo ja mówiłem, że że ja myślę, że nie uważam, żeby współpraca z psychologiem na przykład czy robić trening mentalny była na początku swojej kariery potrzebna, jeśli jesteśmy młodymi zawodnikami, bo wtedy jeszcze wiemy, że możemy przenosić góry. Przynajmniej ja tak miałem, bo jak byłem młody, to dla mnie nie było rzeczy niemożliwych. I tłumaczyłem mu ciągle, że to była nasza broń, ale potem sobie zdałem sprawę właśnie, że ja chyba dlatego tak myślałem, dlatego miałem takie podejście, bo mnie do tego wszystkiego właśnie mimowolnie, a może to nie było sesja typowo mentalna sesja z psychologiem, ale to gdzieś w tle ciągle na co dzień, w życiu codziennym, właśnie tą rolę psychologa pełnił mój wtedy brat, Tomasz, trener Tomasz Lewandowski. Także ja dopiero sobie zdając z tego sprawę, jak to było ważne, właśnie, że te nastawienie, które miałem, wszystko w co wierzyłem, że mogę być najlepszym zawodnikiem na świecie, że mogę zdobywać medale, mistrzostwa świata, mistrzostw Europy, to wychodziło dlatego, że miałem przy sobie takiego gościa ciągle właśnie jak Tomek, który robił to u mnie tak nieświadomie właśnie nawet, to było gdzieś w podświadomości i to było piękne właśnie, to nie było był oddzielny trening, tylko na co dzień w funkcjonowaniu przy każdym treningu, przy każdym posiłku, przy każdym spotkaniu się, był jakiś taki element tej właśnie psychologii, którą wprowadzał mimowolnie i to jakoś podświadomie do mnie, także teraz już na właśnie, będąc sobie po tej drugiej stronie lustra, dopiero to dostrzegłem i zwróciłem uwagę, jak ważne to było i... I do tego dochodzą jakieś tam jeszcze kolejne przykłady, na przykład jak czytałem książki najlepszych jakichś tam zawodników na świecie. Nie mówię to tylko o Lekiatyce, ale chociażby nie wiem, Rafael Nadal, tenisista czy, czy Tiger Woods. Jak czytam ich książki, biografie, jak oni właśnie od najmłodszych lat, tylko oni mieli coś docelowo, oni byli tam orani, że tak powiem, psychologia, jesteś najlepszy, będziesz mistrzem, możesz wszystko. A ja to miałem całkowicie od innej strony, bardzo bardziej podświadomie to robione, ale koniec końców efekt jest taki, że właśnie prawda jest taka, że od najmłodszych lat trzeba już to robić, żeby, żeby w przyszłości osiągać takie sukcesy też. A Tomek robił to w sposób taką, takiej pozytywnej motywacji, że zrobisz to, czy negatywne, ej jak tego nie zrobisz, to będzie słabo, a czy będziesz taki iść jak Ci się to nie uda, to wtedy mówiłeś, ja nie dam rady? Jadę, bo są dwie różne metody, ja jestem zawodnikiem, który, zawodnikiem, człowiekiem, który musi mieć raczej pozytywną, jak mnie zrugasz i powiesz szybciej, bo padniesz, to ja mówię, to padnę, trudno, nie jadę. Nie, wiesz co, tak, ja raczej byłem bardziej karcony, w cudzysłowie oczywiście, ale ale, jasne, ale, jasne. ale właśnie często miałem jakieś tam sobie pretensje, myślałem właśnie, ja pierdzielę zarypałem super znowu trening, czy jakiś fajny wynik zrobię na zawodach, a tu idę do Tomka, i pierwsze co, to właśnie zamiast pogratulować, to, to z rybka jakaś. Nie? Czasami mnie to dowołało, mówię, ja pierdzielę, ale to dowołało mnie tylko na pierwsze, pierwsze minuty po tej rozmowie, pierwsze pięć minut, a potem sobie myślałem, ja pierdzielę, ty, ja mu pokażę albo sobie i innym właśnie, że, że zrobię to lepiej i zrobię będzie tak. Także ja tak potrzebowałem zdecydowanie takiej no. metody bardziej karcenia. To mnie bardziej mm -hmm. motywowało jeszcze do działania, żeby jeszcze lepiej to zrobić, żeby jeszcze mocniej, żeby jeszcze dalej, dłużej i, i, i wszystko, co jest z tym związane, także ewidentnie. I ja nawet też, nawet nie tylko życia właśnie zawodowego, ale takiego prywatnego też, ja jeśli czegoś się boję, jeśli czegoś bardziej się boję, bardzo się boję, tym bardziej chcę to zrobić właśnie, żeby sobie udowodnić, że ja pierdolę, jak ja nie mogę, muszę to zrobić po prostu. No, to jest mocne. To jest właśnie coś, co słyszę często w rozmowach z zawodnikami na tym światowym poziomie, że pewien. Tak, że nie, nie ma czegoś takiego, że tu już się nie udało, że ta presja, jednak radzicie sobie zupełnie w innych rejestrach niż powszechni ludzie. Ale właśnie o ten stres chcę zapytać, jak Ty rozładowujesz stres? Jak radziłeś sobie z tą presją przedstartową? Wiesz co, ja po prostu zawsze starałem się, zawsze starałem się robić wszystko, byle tylko nie myśleć właśnie o tym docelowym starcie, imprezie czy wydarzeniu. Czyli po prostu, nie wiem, w new startu oczywiście w, w podświadomości to już było, ja się już budziłem zestresowany, czułem jak w brzuchu wszystko jeździ, jaki jestem zestresowany, ale właśnie wtedy starałem się, nie wiem, ja. Przy, przebywać wśród ludzi po prostu, żeby nie być samemu, żeby nie myśleć o tym, żeby spotykać się, rozmawiać, śmiać się, rozmawiać o dupele. Ale normalnych to... ludzi niezwiązanych ze sportem, czy ze sportowcami? Nie, więc co, no, nie dało rady tutaj spotkać się z niesportowcami. No specyfika u nas mm -hmm. akurat w lekki atetyce jest taka, że Wszyscy sportowcy, a jest nas, musimy, nie wiem, 300, 400 na jednej diamentowej lidze, na przykład, czy, czy może jeszcze więcej, no nie jestem pewny. Wszyscy śpimy w jednym hotelu, spotykamy się na jednej stołówce, w restauracji, także spędzamy ciągle cały czas. Ale mimo wszystko to były rozmowy, jeszcze tak po rozmowie, rozmowy. rozmowy o dupie maryny, że tak powiem, no po prostu... Też to przy określenie przyszło mi do głowy. <laughs> nie, także po prostu spędzałem z nimi czas, czytałem książki, słuchałem muzyki, oglądałem filmy, po prostu wszystko, żeby nie myśleć o tym. Mało tego, ja zawsze, ja na przykład jako sportowiec, co nie było dobre, ale ja bardzo rzadko spałem w ciągu dnia między treningami, a co jest podstawą teoretycznie, ja mimo wszystko bardzo rzadko spałem, ale, przed, przed każdym startem też była taka u mnie rutyna, przed każdym startem w ciągu dnia kładłem się na godzinę dżemki właśnie. Raz, żeby, żeby jeszcze się zregenerować, żeby bardziej odpocząć. A dwa, właśnie to, co wspomniałem wcześniej, żeby nie myśleć o tym, żeby po prostu pójść spać i, 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 i nie myśleć o samym starcie. I godzina do przodu, nie? Do... I godzina bliżej. To, 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 to fajne jest to, co mówisz, dlatego, że to jest taki rytuał przedstartowy, który jest bardzo ważny, właśnie nadal. To ma jest swój gest, takie za ucho, przeciera w konkretnej sekwencji. To Musi jest. to zrobić przed kolejnym zagrywką i to jest niesamowite. Na no, chyba już nie masz aż tak Takich konkretnych, specyficznych ruchów, ale te, te takie rzeczy są, są dość istotne, co? No tak, tak, niezdecydowanie. Rutyna jest bardzo potrzebna też w sporcie i, i, i ta rutyna też często pcha nas właśnie do, do przodu. Oczywiście. Jest fajnie czasami coś zmienić, właśnie oprócz tej standardowej rutyny, coś jeszcze wprowadzić, jakieś zmiany, sprowadzić czegoś innego, a przynajmniej po wielu latach robienia ciągle tego samego, żeby jakiś był nowy bodziec. Ale, ale oczywiście, jeśli zaprogramujemy swój organizm, że tak powiem, do tej rutyny chociażby, to robiąc to, to organizm automatycznie jest wie, że coś zaraz się stanie, że trzeba mhm. uzbroić się, kurde, bo zaraz będzie walka na noże, walka na śmierć i życie. A jak czuje się faworyt na linii startu? Co innego jest, kiedy jesteś gdzieś tam sobie zawodnikiem, który jest nieznany, który jest młody, wobec którego mówi się: No dobra, fajnie, nadzieja lekkiej atletyki, czy tam nadzieja jakiegokolwiek innego sportu, i nie ma się wielkich oczekiwań, oczy nie są skierowane cały czas na ciebie. A jak czuje się człowiek w momencie, kiedy staje i mówi: No dobra, Lewandowski to zawsze musi pokazać klasę. No, no wiesz co, ja czy Adam Chrzod przyzwyczailiśmy właśnie kibiców już do, do wygrywania i to nie zawsze jest dobre, bo, bo będąc drugim czasami na Mistrzostwach Świata czy Mistrzostwach Europy, co jest olbrzymim sukcesem, to ludzie mówią, eee, już po Lewandowskim, już po Chrzocie, bo, bo po prostu przyzwyczailiśmy ich, a nawet jeśli wygrywamy, to to już było tak normalne, że to nam nie przysparzało jakichś kolejnych, fajnych, nowych możliwości, bo to już było normalno, normalne, że jedzie Lewandowski, to ma mieć medali i koniec tematu. Także w tej roli faworyta bywało się niejednokrotnie, ale no jak widać, radziłem sobie z tym i to, i to całkiem nieźle. Na pewno olbrzymia tutaj powrót znowu do Tomka, czy do psychologa Darka Nowickiego, to na pewno olbrzymia rola w tym wszystkim była ich, żeby właśnie, żeby tak naprawdę tą, to, że jestem faworytem, żeby przekuwać to na jeszcze większą motywację, żeby się zmotywować, a, a, a nie odwrotnie, to jest jedna sprawa, a druga sprawa jest taka, że, że wiesz co, czy ja stawałem na Mistrzostwach Świata na, na linii startu, czy stawałem na Mistrzostwach Makroregionu, kurczę, biegając z juniorami i robiąc test, ja zawsze się denerwowałem, bo ja jestem takim typem zawodnika, że czy ja mówię, biegam z juniorami, czy biegam z Mistrzem Świata, ja przede wszystkim patrzę na siebie i zawsze chcę pokazać się z jak najlepszej strony i to mnie tylko interesowało, ja nie miałem wpływu na swoich rywali, miałem wpływ na siebie i zawsze się denerwowałem dlatego, bo chciałem zrobić zrealizować swoje kolejne zadanie. Czasami to była wygrana, czasami to było bieganie z samego końcu i wyjście na, na, na ostatnich metrach, czasami z kolei bieg od samego początku z za zającem, także taktyki były różne, ja zawsze na tym się skupiałem i na samym sobie po prostu, żeby, żeby, żeby pokazać się z jak strony i zrealizować 100% swojego zadania. A za, zastanawiam się, jak wychodziłeś na i widziałeś taki tłum i ludzie, którzy. No wiadomo, że przed ten moment, ten startu to jest cisza, ale, ale potem kiedy się rusza, to jest ogromny krzyk. Czy taki zawodnik to słyszy? E, tą wrzawę na stadionie później. Tak, tak, tak. tak, tak. Słyszę, słyszę, ale. Ja generalnie ja ciągle na to czekałem właśnie, bo stając już na linii startu to jest po prostu taki stres i, i, i czasami stojąc tam na tym stadionie gdzieś 60 tysięcy ludzi i dookoła. Wszystkie kamery na nas są skierowane. Ja sobie myślę, ja pierdzielę, co ja tutaj robię. Ja chcę już ten sygnał tego startu dźwięk tego startera, bo nagle w sekundę znika wszystko. Cały stres, cały ból yy, yy, i mówię te przerażenie one w ciągu tego, tej sekundy, tego strzału z, znika i, i, i co, zaczyna się całkowicie co innego. Bieg, wrzawa właśnie to jest coś, co na co zawsze czekałem. Czyli ten moment najtrudniejszy jest, co jak wychodzisz, się ustawiasz w tych blokach startowych i czekasz. To jest zdecydowanie. I to jest, czy to jest ta, ten kluczowy moment, który decyduje o wszystkim? No wiadomo, że nie, ale czy to jest ważne, ten taki, żeby nie była opóźniona ta reakcja startowa, i to jak sobie tutaj poukładasz, to tam będzie dobrze? Czy źle znaczy, to wiesz, pewne jest to, że, że wielu zawodników właśnie przegrywa już swój bieg zanim w ogóle ruszymy. Czyli właśnie ta stoją na tej na przykład. Nie mogą znieść właśnie stresu, emocji się po prostu wypala zawodnik, jak to się mówi w naszym świecie w żargonie sportowym. Także pewne jest to, że, że wielu zawodników już przegrywa, zanim zaczną biec, to na pewno a z kolei druga część, już ta walka psychologiczna już się toczy właśnie wcześniej, już w kolorumie na stadionie rozżywkowym, dwie godziny przed startem, jak siebie widzimy, mijamy się jak truchtamy, jak się rozciągamy także ta walka psychologiczna trwa od samego początku, właśnie do tego momentu startu, a potem to już o wszystkim się zapomina, jak jest ten strzał, to nic się już nie liczy, każdy patrzy się na siebie, ale oczywiście w czasie biegu też trzeba myśleć i w czasie biegu też ta wojna ciągle się toczy, oprócz tej fizycznej, w sensie naszego ruchu biegu, to jeszcze właśnie to, co się dzieje w głowach u nas, kiedy zaatakować, jaką pozycję przyjąć, kiedy przejść zawodnika, kiedy zostać, także to naprawdę proces jest tego długi i, i, i ja to w cudzysłowie powiedziałem właśnie oczywiście, że w momencie strzału wszystko znika, bo potem biegnąc to wszystko dalej jeszcze walczymy i emocjonalnie i fizycznie ze sobą. Mhm. A co Cię najbardziej wkurzało przed zawodami? Na przykład pewne zachowania czy ludzie, czy na kogoś byłeś wyczulony, czy coś było, co specjalnie musiało być. Um, jak to wyglądało u ciebie? Nie, wiesz co, ja chyba właśnie byłem dość mocny psychicznie i dlatego, a tu między nimi chyba dlatego, że moją taktyką zawsze właśnie było to, co wspomniałem wcześniej między nimi, czyli ja nie patrzałem się na swoich krywali, ja przede wszystkim skupiałem się na sobie i to było dla mnie najważniejsze, oczywiście. Tam oko zawsze uciekało gdzieś, patrzałem, a co robi ten, <laughs> o oh, kurde, a taki dynamiczny, a ten zamulony, no to wiadomo, to już tam gdzieś się wszystko dzieje, kotuje w głowie, ale ja przede wszystkim zawsze starałem się patrzeć na siebie i to dla mnie było najważniejsze. I, i ja zawsze podchodziłem do biegu w taki sposób, że yy... Nie było dla mnie samo miejsce najważniejsze, tylko właśnie sam fakt dania siebie wszystkiego w czasie biegu. I, I jeśli dałem siebie wszystko i to dało mi zwycięstwo, bardzo się cieszyłem. Jeśli dałem siebie wszystko i to dało mi dwunaste miejsce, bo czasami też tak bywało, to przynajmniej nie miałem do siebie pretensji, mimo wszystko byłem po części jakoś może zły, wiadomo, z wyniku czy z biegu, ale, ale wiedziałem, że dałem dzisiaj, dzisiejszego dnia siebie wszystko, na dzisiaj więcej nie było mi stać, także i to dla mnie było najważniejsze. Najgorsze było to, przybój, nie wiem, jak wbiegałem na przykład na metę. Ja czasami mogłem być słuszmy właśnie bardziej zły na siebie wbiegając na diamentowe lidze jako drugi niż wbiegając jako dwunasty. Bo, bo po prostu mogłem, wiedziałem, że przełóżmy mogłem wygrać ten bieg, a za późno ruszyłem, albo zapatrzyłem się, albo bałem się zaryzykować. Także mówię, ja przede wszystkim patrzyłem na siebie i chciałem dać siebie zawsze wszystko. Mhm. A powiedz, pamiętasz, jakiś najwznoślejszy moment w Twojej karierze? Gdybyś miał sobie tak wybrać ten jeden, dwa, dobra. Kilka, ale ten jeden taki główny, który był taki wzniosły, który pamiętasz po dziś dzień? Czy wiesz co? Pamiętam, dużo miałem świetnych y, momentów w swoim życiu, w swojej karierze. Opowiadaj, opowiadaj, mamy czas. Znaczy, no właśnie, y, generalnie <grym> chodzi o to, że ja jestem między innymi szczęśliwym zawodnikiem i też to mówię, właśnie często bardzo powtarzam, że y, y, Życzę temu każdemu zawodnikowi na poziomie światowym, żeby nie mieli, nie mogli wybrać swojego właśnie lepszego momentu w życiu sportowym, żeby było tych momentów tak dużo, właśnie jak ja ich miałem, że nie jestem w stanie wybrać tego najlepszego, bo naprawdę mhm. miałem takie szczęście i, i, i tak ciężko pracowałem i miałem taką możliwość, że tyle tych medali zdobywałem, że ja nie jestem w stanie określić, który był dla mnie najważniejszy, która, który moment był najlepszy. Było po prostu tego tak dużo, że z każdego się cieszę. Odwrotnie jest z drugą stronę. Znam na pewno swój moment, gdzie było najbardziej bolało, gdzie było najciężej. To oczywiście są Igrzyska Olimpijskie w zeszłym okay. roku, Tokio 2021. I to nie jest sam fakt, że wróciłem bez medalu, że nie zdobyłem tego medalu, czy wróciłem z kontuzją, tylko bolało mnie to bardzo w momencie, w którym to się stało, czyli, czyli wiem, że byłem w formie życia i wiem, że było stać mnie naprawdę od najwyższe bieganie, największe bieganie na świecie, czyli, czyli wiem, że mi było stać nawet tam, nawet i na rekord Europy, który wynosił 3,28, to też był, był rekord Igrzysk Olimpijskich. Nie mówię oczywiście, można sobie gdybać, że nie mówię, żebym to wygrał, czy bym to zrobił, ale na pewno mi było na to stać, bo byłem w formie życia i, i, i to pokazałem w poprzednich startach a na treningach to, co się działo bezpośrednio przed Igrzyskami, no to po prostu łapaliśmy się z trenerem i z wszystkimi dookoła za głowy, że to jest po prostu aż niemożliwe, w jakim jagazie jestem. Także tego najbardziej mi żal właśnie, w jakim momencie to się stało, a nie z jakiej przyczyny nie przyniosę tego medalu. Także na pewno najbardziej bolesny moment w mojej karierze. Z drugiej strony, jak udzielałem też wywiadów wtedy często po tym, bardzo podszedłem do tego, do tej kwestii też jakoś, Spokojnie powiedziałem, że nie wiem, jakie próbie Pan Bóg mnie poddaje, ale jedyne, co mi pozostaje to wziąć to na barki i dalej robić swoje. Tak właśnie zrobiłem i mimo tego, że całe moje życie było podporządkowane pod te igrzyska, że miałem formę życia, że mogłem wrócić jako mistrz olimpijski, a stało, a wróciłem na tarczy z zerwaną łydką. Kurczę, to, to mimo tego podszedłem do tego tak a nie inaczej, bo, bo wiem, że po prostu ludzie mają dużo większe tragedie niż brak awansu do igrzysk finału Igrzysk Olimpijskich. No, ale to jest jednak cel sportowca, każdego sportowca medal igrzysk olimpijskich. Jest to jasne i zrozumiałe. Ja tylko dodam, bo ty nie powiedziałeś, tego miałeś zakrzepice łydki. Tak jest. E, i, I tam było w półfinale, był, był problem e, z tą łydką i dobrze się stało, jak powiedziałeś też wyraźnie, dobrze się stało, bo może nie wygrałeś medalu, ale być może wygrałeś życie. I to było dość mocne. Ej, ja I to jest, było dość mocne. Jestem pod wrażeniem, jak e, fajne z nas szczegóły. Super, super, super. Podoba mi się ta rozmowa, fajnie się przygotowałaś i pytasz, masz rzucasz takie konkretne hasła jakieś są, fajnie, fajnie, także... Chciałbym właśnie to wyciągnąć wtedy, co ty tak naprawdę czułeś, bo to, co ty powiedziałeś, to wygląda to na takie przepracowane właśnie z psychologiem rzeczy, bo coś, co jest bardzo mocne, czyli nie udaje się, jesteś w gazie, to jest twoje właśnie do tego rekordu Inge, Brickse, Inge Brickse, jeszcze super trudniejsze nazwisko mógł mieć. Jesteś bardzo blisko, a jednak to się nie udaje i to było bardzo trudne, ale ty musiałeś to przetworzyć, więc kibice się dziwili, że, że ty w sumie nie żałujesz. To, 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 to jest, jest bardzo ważne. A wiesz co, najlepsze w tym wszystkim jest chyba to, właśnie wie, że to, to nie działo się tam na drugi dzień po przemyśleniach, po spokojnej analizie, tylko to się działo 5 minut później, jak szedłem z bieżni kurde na noszach praktycznie i udzielałem wywiadu, także to nie było to, to nie było jakieś zaaranżowane, no właśnie. Właśnie przemyślane, to po prostu szło z mojego serca, z mojej głowy i ja się po prostu tak czułem, dlatego tak powiedziałem. No mówię, starałem podejść do tego tak jakoś z z, z słodną głową. Szczególnie właśnie do tego taki też impuls, taki bodziec dało mi to też, taka tragedia, która się zdała, stała w międzyczasie. Nie moja osobista tragedia, tylko, tylko właśnie e, mojej dobrej, bardzo znajomej przyjaciółki, mojej żony, która dzień przed tym półfinałem e, olimpijskim zmarła w wieku tam 37 lat na raka, i, i, i to jest tragedia właśnie, i dlatego tak, to też mi bardzo mocno pomogło mi naprawdę w tej całej trudnej sytuacji, właśnie, bo zdaję sobie sprawę, że to, że to żadna tragedia, że ja. Nie wszedłem do tego finału, że nie wrócę z medalem, bo to jest taki malutki pikuj w porównaniu do tego, jak ci ludzie mają naprawdę problemy na świecie, i, i, i tam są właśnie tragedie, i tam jest powód do płaczu, a nie taka sytuacja, w której ja się znalazłem. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, czy dobrze powiedziałem, czy może właśnie powinien się załamać i płakać, bo całe życie pod to poświęciłem. Tak pewnie wiele osób by zrobiło, no ale nie ja, ja taki po prostu nie jestem. To płynęło, mówię, prosto ode mnie serca, prosto z głowy, dlatego tak powiedziałem i, i ciągle to podtrzymuję. I teraz jak właśnie ty przytoczyłaś nawet te słowa, to aż mi tak, kurczę, aż mi się y, zaszkiło delikatnie w oczach, bo, bo aż, kurde sam byłem w szoku i to podtrzymuję, że takie słowa mogę od razu rzucić bezpośrednio po takiej tragedii dla mnie. W cudzysłowie tragedii mówię, bo to jest tak naprawdę... No to bardzo na trudne. Natomiast o co ty mówisz, każdy ma swoją perspektywę i każdy ma swoje plany i marzenia. I w tym momencie, kiedy mamy lat, nie wiem, 15 i zrywa z nami chłopak, dziewczyna, to jest największa tragedia, na świecie. A potem wiesz, wraz z doświadczeniami, wraz z biegiem czasu, tego co obserwujemy, te rzeczy zaczynamy sobie inaczej analizować. Więc to jest bardzo istotne. Więc to, co ty przepracowałeś, dostałeś strzał od życia dzień przed, i dopiero byłeś w stanie się może z tym pogodzić. Tak, tak to staram się się rozumieć. Natomiast, co się działo później, kiedy wróciłeś, ochłonąłeś, zobaczyłeś, żyję, dobra, wszystkie nogi mam? Jestem no. w sumie. Zdrowy, znaczy zdrowy. Tam nie mogłeś wykonywać aktywności fizycznej, tak, żeby się ten skrzep nie oderwał, i cię nie zabił. To no jak ta... ty się tutaj czułeś mentalnie? E, e, na czym wiesz co? Ja tak naprawdę jedyne, czego chciałem, to, to wrócić jak najszybciej do zdrowia. Oczywiście jakaś tam, e, jakaś tam e, rehabilitacja, leczenie jest z tym związane. I jedynym moim celem, jaki miałem, no to wrócić jak najszybciej do zdrowia i, i, i zasuwać dalej do kolejnego sezonu. I tak to zrobiłem, i mimo tej trzymiesięcznej miesięcznej przerwy, bo przez trzy miesiące aż to wszystko trwało leczenie, przez trzy miesiące nie mogłem wykonać żadnej aktywności fizycznej, żeby być pewnym, że ten skrzep całkowicie już się roztopił, że tak rozpuścił, rozpuścił w tej łódce. Po trzech miesiącach mogłem wrócić do spokojnego trenowania. A trzy miesiące później rozpocząłem swój sezon halowy, i mimo swojego wieku, gdzie też wielu osób mogłoby mnie skreślać, w wieku 35 lat po ciężkim urazie, po trzech miesiącach przerwy, miałem najszybsze swoje otwarcie w życiu na 1500 metrów na hali. Na także... świeżości. świeżości ale... Na świeżości, ale Więc co, właśnie to już może nie było świeżości, bo tam postęp, po tych straconych trzech miesiącach, straconych w cudzysłowie, ja miałem trzy miesiące takiego zasuwania, żeby wrócić do formy, żeby wrócić właśnie znowu na ten top na świecie, że po prostu tylko i wyłącznie ciężka bardzo praca. Ja też zawsze jestem, ja jestem mhm. taki zwolennikiem, ja to też często głośno zawsze mówiłem, do osiągnięcia sportu sukcesu yy, trzeba bardzo ciężko zasuwać, i ja byłem zwolennikiem takiej ciężkiej, tytanicznej pracy. To mi najlepiej wychodziło, nie bałem się treningu, nie bałem się zasuwać, nie bałem się zmęczyć i dzięki temu nie bałem też się osiągać jakichś tam największych yy, najlepszych wyników na świecie. No i to mnie też pchało do przodu ciągle. No to ciężka praca, a ile talentu tutaj trzeba mieć? Wiesz co, ja myślę, jestem, że, że talent... To jest podchwytliwe pytanie, no. Nie, ja, jestem, no. ja jestem po prostu, y, uważam, taki, taką mam swoją jakąś y, teorię, że talent jest potrzebny na samym początku. Później jak y, potem już zasoniora ten talent, nie ma większego znaczenia. Tam jest tylko i wyłącznie ciężka tyra, praca, bo znam takich ludzi właśnie, że bez treningu można dojść do tych pierwszych sukcesów, jakichś młodzieńczych, y, mniejszych sukcesów i... i, i nie w ogóle nie trzeba trenować, a wystarczy talent właśnie, ale z kolei znam takich ludzi, co nie mieli w ogóle taj talentu, ale przez to, że 12 lat ciężko pracowali, naprawdę za młodego, na samym początku swojej przygody, naprawdę byli tak słabi, że, że wielu by dawno zrezygnowała, oni ciężko zasuwali, zasuwali, dochodząc nawet do medali mistrzostw Europy Seniorów później, także ta ciężka praca w tą stronę idzie, odwrotnie, bo już nie poszło, na najwyższym poziomie na świecie, w Europie, sam talent nic już nie da, po prostu licz się ciężka mhm. praca. No, ale ten talent to dobrze to, co mówisz. Czytam teraz książkę o Irenie Szewińskiej i te wyniki, które ona miała za, za juniorki. A właściwie, no, 18-letnia dziewczyna, to też nie taka młoda jak na lekką, ale, ale po prostu były imponujące i dopiero potem ciężka praca mogła to przekuć. Jeżeli ktoś nie czytał tej książki, to polecam prześcignąć swój czas. No i teraz zapytam się ciebie, jako powiedziałeś na początku, że czytałeś książki mhm, sobie na przykład na zawodach. To znaczy, co. Lewandowski czyta przed zawodami. Co Lewandowski to czytał przed, przed zawodami? zawodami? Tak. Wiesz co, ja jestem. Nie mam takiej jakiejś swojej tam jedynej kategorii, którą bym ciągle rzeźbił, męczył i w ogóle. Zależy, zależy, co wpadło mi na lotnisku, tak naprawdę, bo ja zawsze na, no, Ja zawsze. No, ja jestem generalnie bardzo spontaniczny. Ja się nigdy jakoś tam nie szykowałem do tych wyjazdów. Ja po prostu robiłem swoje. Ja po prostu wiedziałem, że miałem jechać na zawody, to się pakowałem. Najważniejsze, co dla mnie było, to sprzęt startowy, kolce, odżywki i, i, i wszystkie rzeczy bezpośrednio potrzebne do samego startu i, i treningu przed nim. Ale jeszcze to bardzo na spontanie. I dlatego każda książka generalnie była kupowana właśnie na spontanie w top 10 na lotnisku książek Książki półeczka, którą chodziłem, tam coś wybierałem. I czasami zdarzały to się właśnie zależy, w jakim okresie trafiłem. Czasami to były książki o sportowca w biografie, czasami to były jakieś til tilery Kobena, a, a czasami to były jakieś fantazy całkowicie z innej półki, które, które gdzieś tam wpadły mi w oko. Fajnie okładka wyglądała i zacząłem czytać. Także naprawdę byłem zmienny, dostosowywałem się do sytuacji, dostosowywałem się do, do obecnego momentu do chwili i, i, i tak jechałem spontanicznie. Czyli nie byłeś takim zawodnikiem, który miał wszystko. Te rytuały przedstartowe były takie mentalne, natomiast to, to Jalo, wrzucam kolce do, do torby i jadę. Tak jest, tak jest, nie. Ja bardzo do tego luźno podchodziłem. Ja, ja generalnie takim człowiekiem jestem. Ja ciągle też to właśnie podkreślam, jak pytają mi się o treningi czy coś, ja nie mam pojęcia, bo ja nie analizowałem. Ja nie byłem dobrym trenerem na pewno, bo ja nie analizowałem treningów. Ja po prostu byłem tytanem pracy, miałem osoby, każdy robił swoją, pełnił funkcję. Ja byłem sportowcem, ja miałem zrobić trening i uzyskiwać wyniki. Był trener, który myślał plan, był fizjoterapeuta, który dbał o moje zdrowie, był psycholog, który dbał o moje jakieś tam zdrowie e, psychiczne. E, mhm. I każdy miał swoje zdanie. Ja nigdy nie analizowałem treningu, nie myślałem, czy to jest dobrze, czy źle, a może powinienem powiedzieć jeden odcinek więcej, a może mniej. Nie, są też i tacy zawodnicy, takie typy. Ja jestem po prostu. Ja robię, ja jestem, dlatego ja się też idealnie spełniam jako żołnierz wojska polskiego, bo ja po prostu dostaję rozkaz i go wykonuję. To jest dla mnie najważniejsze, ja go nie analizuję. Ale czasami nie miałeś takich odczuć, że Tomek, ja już jest ciężko. Kończę prawie wymiotując na tym treningu. To nie za ciężko, nie przetyrasz mnie za mocno. Nie chodzi o analizę, ale chodzi o taką no, zgodę lub niezgodę, że jest jednak na przykład za ciężko. Albo w drugą nie. stronę, Tomek jest za lekko, ja się nie zmachałem. Nie, no oczywiście, no swoje jakieś tam odczucia na treningu, to się wymieniałem, bo to nawet też trener tego potrzebuje. Trzeba. Tak, no dokładnie, bo to yy, yy, trener jest trenerem. Yy, trener Ostkowski, który później mnie przejął, czy, czy mój brat Tomek, mieli świetnego nosa do, do wyczucia mnie, ale oczywiście no, ja nie musiałem o tym mówić, o swoich odczuciach, chociażby po to, żeby wiedzieli, jak ułożyć kolejną jednostkę treningową, czy może coś więcej, czy może mniej, także o odczuciach swoich mówiłem yy, i czasami bywało tak, że mówiłem, kurczę, Tomek, Piotrek, koniec, mam już dość, nie dam rady więcej przebiec, oczywiście, bo to jest coś takiego też, yy, moje obecne odczucie, ale czy to było dobre, trening ułożony, czy nie, to to mnie już nie obchodziło. Ja po prostu wykonywałem ich polecenia. Nie, to super, faktycznie żołnierz pierwsza klasa. <laughs> tak jest. Nie no, to, to jest bardzo ważne. To, to też jest bardzo charakterystyczne dla tych osób, z którymi rozmawiam, że trening to trening. Jak nie ufasz trenerowi... No to ta współpraca na zasadzie trener, zawodnik chyba się nie uda, bo to chyba nie ma sensu, bo każdy będzie miał swoją teorię i każdy zaczniesz sobie dokładać jednostki albo coś sobie robić po swojemu. No to w dalszej perspektywie, w tym takiej długofalowej perspektywie, to guzik z tego wyjdzie, bo no, zawody są tylko tam czas, nie? Ja tak, no. ja z takiego założenia wychodzę, tak, i tylko i wyłącznie. Ja swojemu trenerowi, czy Tomkowi, czy Pietkowi uchwałem w 100%. Dlatego tego nie analizowałem, bo skoro trener tak dla, powiedział, to dla mnie była rzeczą świętą. Tomek od samego początku mnie właśnie wychowywał tak, że, że jeśli on jako trener mówi, że 2 plus 2 to jest 5, to to jest 5, a tego nie analizowałem. <laughs> Spoko. A w domu też taki jesteś, że ona mówi, idź po zmywej a ty mówisz, tak oczywiście, idę. <laughs> nie, nie. Rozkaz to rozkaz. W życiu prywatnym jest inaczej. Jeśli, oh. jeśli no, zawodowo to jest jedna sprawa, a życie prywatne to jest druga bajka. No to ja bym, kurczę, to bym chciała na przykład, żeby mój mąż właśnie przejął to z życia sportowego do domu. No. Dlaczego to tak nie działa? Dlaczego to Ale takie nie. nie jest proste? Bo to, to trzeba właśnie odróżniać. To musi być, to, wiesz, balans musi być pomiędzy innym a drugim. Dobra, wy, wymigałeś od tego, że no. tak nie jest. To pozostawiam to w takim razie. Ale na boku. Zawsze jest potrzebny, w każdym. <laughs> a przeszedłeś teraz na te tak sam powiedziałeś, w cudzysłowie emeryturę, teraz masz coraz no, masz inne obowiązki, inne plany. Natomiast jesteś cały czas obecny gdzieś tej lekkiej i czy jesteś takim starszym kolegą dla swoich młodszych kolegów lekkoatletów? Czy oni czasami się radzą? Czy to nie funkcjonuje? Nie wiem, Michałowi Rozmesowi dajesz jakieś porady? Nie, wiesz co, znaczy jakby ktoś do mnie przyszedł z takim zapytaniem, to ja na pewno nigdy w życiu bym nie odmówił, bo bo jak ktoś mnie zna, to wie, że jestem bardzo otwarty, właśnie i, i, i ja nawet dlatego też chociażby trenowałem z wieloma grupami na świecie sportowymi, właśnie, bo jestem bardzo otwarty i, i jako tam często przykład czy idol dla wielu sportowców, yy, oni spełniali swoje marzenia, że mogą zrobić ze mną trening, a, a jeśli mi to nie przeszkadzało w treningu, a nawet też często pomagało, bo się wymienialiśmy, tak? Raz ktoś prowadził, raz ja pomagaliśmy sobie wzajemnie w czasie treningu to ja zawsze byłem bardzo otwarty i udzieliłem właśnie rad i razem potrenowaliśmy, czy zjedliśmy razem obiad gdzieś, czy coś, to ja jestem bardzo otwartym człowiekiem i prywatnie, i właśnie jako zawodowo gdzieś tam w biznesie, jak byłem biegowym, ale po prostu nie wiem, nie wiem skąd to też wychodzi, czy coś, ale no na polskim podwórku ludzie raczej nie pytają mnie się o rady, nie wiem, nie wydaje mi się, że mnie się boją, tylko po prostu to chyba na polskim podwórku tak często jest, że że, że ludzie często, nie sami zawodnicy, tylko czasami trenerzy, myślą, że posiadali wszelkie rozumy, nie potrzebują tych rad od, od starszych do bardziej doświadczonych zawodników. Nie jest to mój problem, a jest to ich problem. Ja w każdym razie zawsze jestem dostępny i każdy, jeśli ktoś mnie zna, to wie o tym, że nie unikałbym takich rozmów czy odpowiedzi. Tak, ja wiesz co, to co tu mówisz, to mi się też skojarzyło z tą rozmową moją e, z Kubą Ogonowskim, którą rozmawiałam kiedyś e, w podcaście. E, miał bardzo podobną opinię, że ta wiedza kisi się gdzieś tam w, jednym, w jednej przestrzeni i nie wychodzi na zewnątrz, żeby broń Boże ktoś tam nie, nie podebrał. I mamy jakieś sukcesy, ale, ale dalej nie. No Norwegowie mają inne podejście, prawda? E, trochę inaczej to wygląda czy ja wiem, nie wiem, ciężko powiedzieć, ma inne podejście, no w Ingebrigsteny wiadomo, oczywiście są rodziną i oni też są taki mocno szczelnie, hermetycznie tam oni spakowani, oni raczej właśnie unikają kontaktu z innymi mhm. treningów, z innymi ludźmi, oni gdzieś często wychodzą w jakichś dziwnych porach na treningi po to, żeby właśnie nikt ich nie widział, także nie. Tego? Nie, Ach, no, tego nie, nie. Nie widziałam tego, nie widziałam, ale to... mówię, myślałam o kadrze trenerskiej, ale to jest strasznie ciekawe, co mówisz, opowiedz coś, Aha, te no... smaczki, o której godzinie wychodzą? Nie, nie, tak, tak, no, grupa Ingebrigstenów jest bardzo specyficzna <grym> e i być może właśnie to jest też ich recepta na sukces, tak? no Przez sukcesy odnoszą niesamowite. Każdy z trzech braci został mistrzem Europy w biegu na 1500 metrów. Teraz najmłodszy Jakub to w ogóle podbija świat swoimi wynikami i sukcesami. Także być może to jest recepta na sukces. Jeśli się sprawdza, to oczywiście ja też bym tak robił, gdyby, gdybym. Gdyby to było miało być skuteczne. Także wychodziliśmy z całkowicie jakichś tam innych filozofii, właśnie życiowych, treningowych, ale obydwoje spotkaliśmy się na, na szczycie, że tak powiem, i jemu wychodziło i mi. Także jak widać, też tych dróg do sukcesu jest bardzo dużo. Nie, no to jasna sprawa, każdy musi mieć swoją receptę. Natomiast jak ty siebie teraz widzisz sportowo, życiowo, projektowo coś. Coś kombinujesz? Skoro taki jesteś zajętym człowiekiem, na pewno coś kombinujesz. I tego pytanie, ile mi tego powiesz? Nie, <gry> ile rad? wiesz, co, no wiadomo, oczywiście jest wiele tam jakichś możliwości, wiele drzwi się pootwierało. Jedne szerzej, drugie, drugie mniej, ale. ale oczywiście tych możliwości jest dużo no przede wszystkim to co już zacząłem pod sam koniec jakiejś tam swojej jeszcze kariery sportowej to no wrzuciłem na rynek swoje, swoje suplementy dla, skierowane głównie dla biegaczy ale oczywiście jest to dla wszystkich sportów wytrzymałościowych, wszystkich sportów siłowych ale z myślą stworzone dla biegaczy omni running, suplementy diety oprócz tego zajmuję też się mam firmę, która zajmuje się najmem namiotów wysokogór, wysokogórskich Wysokościowych, namioty wysokościowe. E, oprócz tego e, pracuję teraz bardzo mocno i zaraz będę też wchodził, już, już zacząłem wychodzić na rynek, e, będę robił coachingi, przełożenie sportu w biznes, e, droga do sukcesu i, i po prostu motywacja e, biznesmenów, że tak powiem, do, do działania, do osiągania sukcesu. Także to są takie moje podstawowe, podstawowe jakieś m, rzeczy, którymi chcę się zajmować. E, a co będzie dalej? No, zobaczymy, mówię. Ja jestem otwarty na wszelkie propozycje. Chcę się rozwijać, nie boję się ciężkiej pracy, chcę się rozwijać i spełniać swoje marzenia tym razem już właśnie na drodze biznesowej, a nie sportowej. Jak ci syn nowonarodzony będzie pozwalał na to wszystko. Bo nie. niedługo zostaniesz tatą. W końcu syna. W końcu będzie syn. W końcu syn. No wiesz co, nie? się cieszę oczywiście. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Jestem oczywiście przeszczęśliwy i, i, i fajnie, pięknie, ale ja ciągle to mówiłem i to też mówiłem głośno o tym. Jak gdybym miał sam możliwość wyciągnąć sobie teraz trzeciego swojego potomka z worka, to wyciągnąłbym dziewczynkę. Chciałbym dziewczynkę i miałbym... Miałby, Naprawdę? No oczywiście, że tak. Także... Ale to nie zmienia faktu oczywiście, że jestem przeszczęśliwy, jak będzie chłopczyk i, i, i będzie pewnie pięknie i, i też inaczej. Także też nowe doświadczenie dla mnie, także z tego względu też na pewno fajnie. No jesteśmy szczęśliwi, szczęśliwi. ja jestem szczęśliwym ojcem, mężem, przyjacielem, moja rodzina tak samo, chyba jesteśmy wszyscy szczęśliwi, ale... Chciałbym spędzać z nimi jak najwięcej czasu, ale oczywiście no, nie ma co ukrywać, że pracować też trzeba, żeby osiągać sukcesy w świecie biznesu, też trzeba ciężko pracować, poświęcać się. Może nie, tak, nie na taką skalę, jak robiłem to jako zawodowy, jako zawodowy sportowiec, ale na pewno będzie też ciężko i, i, i będzie temu, temu trzeba poświęcić na pewno też dużo czasu. Będziesz musiał wyjechać na obóz biznesowy. Jak zawsze wyjeżdżałeś na sportowe, to teraz będziesz musiał na biznesowy z komputerem pojechać. No tak, to pewnie będzie. <grym> Nie boję się tego, jestem podekscytowany, bo jest to jakieś tam nowe, nowe, nowe doświadczenie, nowa przygoda w moim życiu. A jak sport przekłada się w ogóle na biznes, na sukcesy? Te umiejętności, które nabyłeś, w, będąc zawodowym sportowcem, jak przekładają się na prowadzenie, na bycie przedsiębiorcą? A więc co? To na taką sesyjkę zapraszam na konferencję, którą, którą zrobimy razem. W hotelu Mariot i wtedy udzielę Ci wszystkich, wszystkich. No ale chociaż trochę, no trochę. To co? No nie, ja nie chcę tutaj nie, półtorej godziny sesji. Nie, no oczywiście, no co, no wiadomo, pewne jest to, że... Ale zobaczcie, jaką zobaczcie, jak tutaj reklamę zrobił, że już się, już się tutaj... Wszędzie, wszędzie trzeba pchać. Nie, no więc, no co, no pewne jest to, że aby osiągnąć sukces, to... Czynniki, które za to powiedają, to są tak samo właśnie, czy to w sporcie, czy w biznesie. Przełożenie jest może inne, inaczej to się robi, ale, ale wszystkie właśnie czynniki te zewnętrzne i, i moje, i nasze wewnętrzne, czyli, czyli chęć osiągnięcia tego sukcesu, to, to są wszędzie takie same obojętnie, jakie to nie byłaby kategoria. I tak samo trzeba się tu poświęcać, tak samo trzeba się zaangażować, mieć plany, mieć cierpliwość i, i, i być przygotowany na porażki. To czy to jest sport, czy biznes wszędzie jest to samo, tylko właśnie odpowiednia otoczka do tego odpowiednie przełożenie. Także y, czynniki są te same i, i, i czy, czy w sporcie, czy w biznesie tak samo ciężko trzeba pracować, żeby ten sukces osiągnąć. Tak samo trzeba być przygotowany na porażki, tak samo trzeba być bardzo mocno y, psychicznie do tego mieć podejście, jak, jak w każdej dziedzinie po kolei, jaką byśmy tylko mieli. Czyli tak naprawdę w biznesie często potrzebny jest plan B. Czy w sporcie, kiedy startujesz, rywalizujesz, też miałeś y, plan B? Czy nie, ja czy to jest nie wszystko, wiem. wszystko. Ja nie wiem, robię. czy bym to określił planem B właśnie. Plan B jest, nie wiem, być może może tak samo to porównać planu B do porażki. Tak? W sporcie jest porażka, no to robimy dalej. W biznesie to właśnie jest porażka, dlatego ktoś może przychodzić do planu B. A ja będę dalej mhm. cisnął, a ja będę robił dalej tak, żeby osiągnąć plan A. I to jest ta różnica. Mhm. Mhm. <laughs> to jest właśnie ta mhm. różnica. No. Nie, właśnie nie, trybie, już ja kumam tam do trybie, nie? Właśnie te, właśnie te ambicje, właśnie osiągnięcia celu. no i nie, no tak, to no nie, możesz sobie... nie udaje jak nie uda mi się w, w biegach na 800 metrów zdobyć medalu olimpijskiego, to pójdę na skok w dal no nie, ja dalej będę robił tak, żeby ten medal osiągnąć na 800 metrów, tylko to trzeba zmienić coś trzeba zrobić inaczej to jaka była decyzja, kiedy przechodziłeś z 800 metrów na 1500 metrów wiesz co, ja to no Piotr, pod... Roskowski, Piotr Roskowski chyba powiedział też kiedyś, że trochę, chyba trochę za późno e, zmieniłeś, zmieniłeś ten dystans Wiesz, co? nie, ja się, ja się bym z tym nie zgodził, że za późno. Ja generalnie od samego początku swojej kariery wiedziałem, że moją przyszłością jest 1500. Ale zacząłem od tych 800, bo dobrze mi tam szło, osiągałem sukcesy, 3 czwarte miejsca na mistrzostwach świata na te 800 metrów, czyli o ten medal ocierałem się zawsze malutko po drodze oczywiście jakieś te zwycięstwa na mistrzostwach Europy, tak, złote medale, czy, czy innego koloru medale. Także te sukcesy ciągle były. Ale zawsze brakowało właśnie tej wisienki na torcie właśnie tego medalu na 800 metrów. I ja ciągle to czekałem, ciągle właśnie przesuwałem ten swój moment 6500, bo chciałem jeszcze coś osiągnąć na 800, i jeszcze tego brakowało i jeszcze delikatnie. I znowu czwarty, i znowu, a to z finał Igrzysk Olimpijskich na 800 i znowu blisko, ale czego zawsze brakowało? Dlatego ciągle ciągle tam walczyłem. Aż w końcu przedszien, kiedy stwierdziłem, mówię, nie, nie, no to jest już ten czas, później będzie już za późno. Trzeba przebranżowić, że tak powiem, na 1500. Tam też mam wiele do zrobienia, teraz tam się będę realizował, teraz tam będę osiągał swoje sukcesy, swoje cele. Także taka decyzja, ale żeby powiedzieć, czy to było za późno, to nie. Myślę, że to byłem, był idealny moment po prostu. Byłem w takim momencie swojej kariery tak wytrenowany, że, że dlatego tak dość płynnie przeszła mi ta zmiana, właśnie bo nie ma się co oszukiwać. Wielu świetnych 800 metrowców próbowało przebranżowić na 1500. I na palcach i na ręki byśmy policzyli, ile, ile osób to wyszło. No, kumam, kumam. Po prostu mówię, ty cytuję, i możesz no, się ekstra. zgodzić lub się nie zgodzić, tak? Więc to jest bardzo ważne, no bo to jest jakoś zdanie nie, trenera. Więc, więc takie zdanie padło, to się pytam. Ty masz takie odczucia i super. No, I dokładnie nie. wiesz, co chcesz. Dokładnie wiesz, co chcesz. Jesteś bardzo konkretnym człowiekiem. No to oczywiście. Ja się... Ja też się bardzo cieszę. I też się cieszę, że udało nam się tutaj spotkać w takim pięknym stylu, porozmawiać. Siedzisz właśnie gdzieś tam na tle tego, mi się skojarzyło na początku rozmowy, właśnie na tle jakby lustra siedziała. Jesteś po drugiej stronie lustra i tutaj się tak odbija. Taką metaforą zakończę. No się, ehm. się sobie tutaj na ogródeczku, jest fajna atmosfera, świeże powietrze. Kawkę, kawkę pijesz. Kawka na wyjedność dzisiaj towarzyszy mi. Kawkę pijesz, a wino też pijesz czasami? Teraz już pijesz. A kiedyś pijesz to wino? Piłeś też wino? Wczoraj, wczoraj dałem taką akurat relację na swoje media społeczne. Ja wiem, właśnie, tak mi się skojarzyło. No, była gablotka z moimi medalami trofeami, gablotka w cudzysłowie, gablotka właśnie z innymi trofeami. I, I pytanie teraz do Was, co, co byście wybrali? Oczywiście piję winko. E, jestem człowiekiem, tylko piłem też winko podczas w czasie swojej kariery sportowej i, i, i to jest normalne po prostu. trzeba. Ale winko czerwone zobaczyć. czy białe? Wienko czerwone czy białe? Podobno czerwone dobrze na serce działa. Co poleją, wiesz, nie ma znaczenia. No okej, okay, okej, okay. ale jedną tutaj lampeczkę, nie no jasne, chodzi o to, że wiesz co, często nas się e, zawodnicy, amatorzy pytają, czy nie, no bo ty to pewnie jak tam dużo trenujesz, to pewnie nie pijesz w ogóle alkoholu, albo pewnie nie idziesz na fast food, albo pewnie nie robisz szeregu rzeczy, które się wydają takiej percepcji człowieka, wyobrażenia sportowca, że tego nie robi. Nigdy. No ta, ta, ta. Co jest kurczę, w dół. Nie, no co, to jesteśmy ludźmi, i wszystko na ludzi, właśnie. Tylko w odpowiednie proporcje, że tak powiem. No, jeśli to będzie dla smaczku sobie delikatnie coś, to, to why not? No. I głowa, nie? Lżejsza. Znaczy czasami cięższa, no tak. jak przesadzisz, ale y, 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 generalnie głowa lżejsza. Jak masz ciężki trening i masz potem same ograniczenia, bo tego nie możesz. Nie możesz no zjeść, nie. nie możesz wypić, nie możesz nigdzie wyjść. To przecież oszaleć idzie. No dokładnie, dlatego czasami trzeba właśnie tak powiedzieć. To, to, to też y, wbrew pozorom, właśnie w takich. Y, od dozowanych, odpowiednich ilościach właśnie raz na jakiś czas to nawet pomaga właśnie psychologicznie dla głowy i, i w ogóle odprężyć się, po prostu wyluzować, i, i, i można zasuwać znowu na kolendzie można zasuwać. A czy psycholog sportu, do którego pójdziesz, to też ci da taką radę? Czy raczej będzie mentalem na kartce z ćwiczeniami? Czy powie Ci, możesz napić się wina i to Ci najbardziej pomoże? Nie, wiesz co? oczywiście, że tak. Chodzi, no. <laughs> jeśli psycholog, psycholog sportu jest dobry, to na pewno na to pozwoli i też czasami nawet zasugeruje, jak trzeba. Także <laughs> jeśli ktoś ma całkowicie zakaz, to ja bym nie poszedł takiego psychologa. <laughs> Jasne, dobra. Pięknie Ci dziękuję yy, za tę rozmowę. Dziękuję również, fajnie, fajnie. Jak wspomniałem wcześniej, podoba mi się ta rozmowa, fajnie się przygotowałaś za takie inne newsy, ciekawostki dawałaś. Nawet yy, ja mam dla siebie tutaj, mogę Ci powiedzieć, że ja już mam coś, co zaraz sobie zapiszę na telefonie po tej rozmowie, które przydamy się później właśnie, chociażby w moich yy, wykładach, że tak powiem, motywowania ludzi. Bardzo się cieszę w takim razie. A ja trzymam za Ciebie kciuki. I za dzieci, i za zdrowie. I generalnie za dobre relacje. Żeby wszyscy mieli dobre relacje. Dziękuję bardzo. Fajnie. Dzięki za spotkanie. Fajnie Cię widzieć tam po drugiej stronie. Do zobaczenia gdzieś tam dalej. Cześć. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że to była pożytecznie spędzona godzina, prawie godzina, mniej niż godzina, 50 minut. Że dobrze Ci się tego słuchało i że wyciągniesz wnioski dla siebie, bo to, co przedstawiają zawodowi sportowcy w moim podcaście, często można przełożyć na swoje życie, na życie sportowca, amatora, bo te emocje, ta presja, która pojawia się w sporcie, pojawia się u wszystkich, nie tylko na sportowym topie, lecz także u. Sportowców trenujących po prostu amatorsko. To była taka dawka motywacji. Niech ona cię niesie, niech dalej niesie cię w świat, do, aż do kolejnego odcinka, który ukaże się za dwa tygodnie. Jeśli ci się podobało, koniecznie daj mi o tym znać w komentarzu. Napisz do mnie prywatnie. Jestem i na Instagramie jako dziewczyna Triatlonisty, tam mnie możesz znaleźć, nie ma problemów, Odpisuję na wszystkie wiadomości. A jeżeli doceniasz moją pracę, to zapraszam na, do serwisu Patronite www.patronite.pl, łamane na linii startu. Dobrowolne kwoty, niewielkie, ale regularne, mają moc. Do zobaczenia.